Dzień dobry, Jacek Porzecki, gość OX.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Kilian z Istębnej, który obiecał, że do 30 chce mieć milion tylko po to, proszę Państwa, żeby przekazać te pieniądze biednym, tak? No, czy... tak jest plan. Taki jest plan. A tak poważnie, jesteś społecznikiem. No tak. Można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć. To jest część tego, co robię w życiu. Jest poświęcona innym, tak? Jest dedykowana, jak to się mówi tak ładnie, takie słowo, innym. Wymyśliłeś kwadrat beskidzki. Co to znaczy? O czym? Kwadrat, co to jest za pomysł? To taki projekt społeczny, który chcemy właśnie realizować. Ruszał on od tego roku. I będzie on realizowany, sama nazwa, może od tego zacznijmy, kwadrat beskidzki od czterech miejscowości, które wchodzą w skład tego projektu. Czyli? Istebna, Jaworzynka, Koniaków i Wisła. Czyli gmina Istebna, gmina Wisła. I co będziecie robić w tym kwadracie beskidzkim? Z jednej strony chcemy integrować mieszkańców Wisły i Trójwsi. Jest wiele takich społecznych animozji, jakieś zaszłości historyczne, religijne, takie niesnaski, które chcemy jakoś tam niwelować. I też z drugiej strony chcemy też animować życie kulturalne na naszym terenie. Jest kilka rzeczy, które można zrobić lepiej. Można też wiele rzeczy zorganizować i zawsze właśnie wiesz, chcieliśmy do tego dążyć, żeby coś ogarnąć. Czyli co chcesz organizować? Na przykład... W ramach tego kwadratu beskidzkiego? Jest kilka pomysłów. W każdego miesiąca chcemy zorganizować spotkanie z jedną taką ciekawą osobą. I to będą ludzie z, tak naprawdę z całej Polski, może nawet ktoś z zagranicy. No, ludzie z Warszawy, z Krakowa. Co miesiąc po prostu jedna osoba będzie przyjechać. A w którym miejscu będzie się odbywało to spotkanie? Prawdopodobnie to będzie w Leśnym Ośrodku Edukacji w Istebnej. Żeby było można łatwo dojechać z każdej strony, niedaleko jest przystanek autobusowy, jest duży parking, więc to jest takie fajne miejsce, gdzie można organizować takie spotkania. No i to będą albo spotkania, jakieś warsztaty ciekawe. W styczniu chcemy zrobić warsztaty z technik modulacji głosu. Jak pracować głosem, jak ćwiczyć. A później jakie masz jeszcze przewidziane projekty, na przykład, tematy, spotkania? Nie chciałem tego zdradzać. Ej, a ty mi takie już trudne pytania na początek. Dobrze, to może nie... Nie będę zdradzał wszystkich prelegentów, ale będą to zacni goście. Już mamy kilku do przodu. Tak? Umówionych, ustalonych. Co miesiąc będzie ktoś fajny, więc zapraszam. Dobrze, ja czekam też na zaproszenie, ale ja nie jestem z grona zacnych pewnie. Ale też przyjadę, na pewno, bo jestem ciekaw tego projektu. Ale zdradź proszę jakieś inne rzeczy, które... Bo oprócz projektów będą też pewnie jakieś inne rzeczy, znaczy oprócz spotkań. Tak, no, spotkanie to będzie jedna z takich rzeczy, ich będzie 12 po jednym w każdym miesiącu. Chcemy też raz na jakiś czas zorganizować debaty. I na przykład w Wiśle jest fajna biblioteka, jest miejsce, gdzie można organizować jakieś debaty. Skąd ten pomysł u Ciebie? Na początku też powiedziałeś, że Wy organizujecie. Wy, czyli kto? To znaczy, to jest dość duże grono osób, które po prostu są tacy działacze społeczni, osoby, z którymi kiedyś tam na przykład współpracowałem przy różnych innych akcjach, czy tam na przykład przy WOŚP-ie, przy Szlachetnej Paczce. To tacy działacze społeczni po prostu, którzy też się angażują i właśnie tworzyły taką paczkę, ale tak naprawdę do projektu może dołączyć każdy. Nawet bym chciał, żeby jak najwięcej osób dołączyło i ktoś może po prostu usłyszeć, o, fajny projekt, mam pomysł, chciałbym zorganizować, nie wiem, wieczór planszówek. Może się zgłosić do Ciebie. Piotr Kilian albo Piotr Kilian, w zależności od Facebooka, tak, bo masz prywatny, trochę mniej lub trochę bardziej. Angażujesz się w politykę też? Też się zdarzało. Wziąłem udział w ostatnich wyborach. Razem z... Też można powiedzieć, że z działaczami społecznymi z różnych gmin powiatu cieszyńskiego założyliśmy komitet wyborczy Młodzi dla powiatu cieszyńskiego. I to w ogóle też mega fajna akcja, bo jak młodzi ludzie się zjednoczyli, 2 miesiące przed wyborami założyli komitet i zebraliśmy ponad 11% głosów w skali powiatu. Jesteśmy w koalicji rządzącej, mamy swojego radnego, mamy swojego człowieka Chrystiana Jaworskiego w zarządzie powiatu. No i też wprowadzamy trochę świeżości. Zamysł był w ogóle taki, że w Radzie Powiatu średnia wieku to było 56 lat w ostatniej kadencji, a najstarszy radny miał lat 80.
Najmłodsza radna miała 39 lat. Chcecie zaniżyć trochę, tak? Dokładnie, chcieliśmy też trochę zaniżyć, też wprowadzić trochę świeżości, jakąś nową taką perspektywę. I po części się to udało. Po części się udało, a jeszcze parę rzeczy przed wami. Ty chyba też byłeś jako młody człowiek ministrantem, później w wieku 21 lat zostałeś senatorem. O jakiego senatora pytam? Co to znaczy, że zostałeś senatorem? Jakiej instytucji? Zostałem senatorem Uniwersytetu Śląskiego. Też mega fajne doświadczenie, bo... Co było twoim zadaniem? Co należało, nie wiem, do twoich obowiązków? Czy jak wygląda taka praca jako senator Uniwersytetu Śląskiego? Senat Uniwersytetu Śląskiego to jest taki organ, który zarządza tak na dobrą tą największą uczelnią na Śląsku. Uniwersytet Śląski jest w 4 różnych miastach. W Chorzowie, w Sosnowcu, w Katowicach i w Cieszynie. No i senat zajmuje się tak naprawdę wszystkim. Od ustalania praw, które obowiązują na uniwersytecie, po jakieś zarządzanie. Trzeba sprzedać jakiś budynek albo wyremontować coś. Tym wszystkim zajmuje się senat. I ty się tym zajmowałeś? Czy po prostu siedziałeś i miałeś taką tabliczkę senator? Nie miałem tabliczki, ale zajmowałeś się też. Tak. To zaczęło się od tego, że na początku studiów, praktycznie od pierwszego roku studiów, zacząłem działać w samorządzie studenckim. Później byłem koordynatorem do spraw kultury, to się tak szumnie nazywa. To po prostu była osoba, która organizowała różne wydarzenia, eventy. I to doświadczenie Mikołajki. Chcesz teraz przełożyć na organizację różnych imprez kulturalnych, na przykład w Trójwsi i w Wiśle. Też. To można pewne rzeczy, które na przykład nie wiem, gdzieś tam widziałem w trakcie studiów w Katowicach, w Warszawie, teraz jeszcze w Krakowie studiuję w międzyczasie. Można pewne rzeczy przenieść na ten grunt właśnie Istęp Bielsko-Wiślański. Chociaż no, wiadomo, to nigdy nie będzie takie przełożenie 1:1, bo z wielu powodów, czy infrastruktura, no, nie możemy zorganizować koncertu, nie wiem. No Metaliki nie zaprosiły do Wisły ani do Istewnej niestety. Ale można robić jakieś mniejsze eventy, choćby te wspomniane wcześniej planszówki czy... Mówiliśmy o studiach, w sensie mówimy o studiach o Senacie Uniwersytetu Śląskiego. Co studiowałeś, co studiujesz? Bo na USiU studiowałeś bezpieczeństwo. Dokładnie, to było bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, chociaż do końca nie wierzę w swojej przyszłości. Po prostu czujesz się już na tyle bezpieczny, że postanowiłeś zająć się teraz PR-em, z tego co wiem, tak? Bo w Krakowie... Wręcz przeciwnie, czuję się zbyt niebezpieczny, żeby zajmować się bezpieczeństwem. Nie widzę siebie ani w policji, ani w wojsku. Ale w mundurze? Też nie. No... Widziałem zdjęcia na Facebooku, gdzie byłeś ty w jakimś tam takim mundurowym rynsztunku i dlatego tak... Ale też widziałem zdjęcia na przykład z Jamajki. Co robiłeś na Jamajce? Co, Jamajka, z Jamajką się wiąże ciekawa historia, bo wiesz, każdy ma jakieś marzenie, każdy na przykład chce coś zrobić, chce gdzieś pojechać. Ja od zawsze marzyłem o tym, żeby polecieć na Jamajkę. I pewnego dnia postanowiłeś zrealizować to marzenie. Pewnego dnia się początku do końca. Udało. Jak było? Co to za kraj? Co to za ludzie? Jamajka, wiesz, ciężko to jest streścić w kilku słowach, ale... Jesteśmy w środku wielkiej zimy. Ja myślę, że proszę Państwa, to, że opowiadam o Jamajce, to przynajmniej niektórym się zrobi cieplej. Jak to jest? No hamak, dziewczyny wokół Ciebie, które Cię wachlują, a Ty po prostu rozdajesz dolary jamajskie, tak? Jak to wygląda? Na Jamajce nie ma pół roku przede wszystkim. Jest tylko sezon burzowy, jakoś tam w okolicach sierpnia, ale przez cały rok jest 40 stopni. W ogóle deszcz. Ja byłem pod koniec sezonu burzowego, to padał 2 razy przez cały mój pobyt. A byłeś 2 tygodnie, tak? 2 tygodnie z hakiem. Coś Cię zdziwiło, zainteresowało, uderzyło może w tym kraju albo w ludziach? Dużo się przygotowałem do tej podróży i też sporo wiedziałem na temat Jamajki, bo jednak lecieć na drugi koniec świata jeszcze sam, to musi coś wiedzieć. Ale miałeś tak kontakt z rodziną i z bliskimi, czy postanowiłeś się zażyć i wyłączyć telefon i stwierdziłeś, że 2 tygodnie na Jamajce sam spędzisz? Nie. Ja czasami wrzucałem jakieś zdjęcie, jeszcze to był początek kampanii wyborczej, to swoją kampanię wyborczą zacząłem tak de facto siedząc na Jamajce. No proszę, jest to jakiś pomysł na swoją kampanię. Będziesz tam wracał kiedyś w przyszłości, czy teraz jakiś inny kierunek wybierasz? I chcę wrócić na Jamajkę, jeszcze zostało mi kilka wysp na Karaibach, które bym chciał objechać. Jamajkę, no... Objechałem całą dookoła, ale dalej jest taki niedosyt. Może potrzebujesz bagażowego?
to ja wtedy chętnie się zgłoszę. O, spoko. Tak? Jeżeli tutaj wiąże się z tym bezpłatna podróż, to ja bardzo chętnie. Zapytam Cię jeszcze o kubek, bo przyniosłeś kubek specjalnie ze sobą. Na tym kubku jest prosty wirtuoz. O co chodzi z prostym wirtuozem? Masz jakieś takie, nie wiem, skrzywienie artystyczne? Prosty wirtuoz. Częściowo to jest. Bo to jest o tobie, to jest twój kubek? To jest, nie wiem, tak, kubek? Tak. Kilka lat temu założyłem takiego bloga, prosty wirtuoz. Mhm. O, tu. Tak. Będzie jakaś przebitka. Albo pan kamerzysta przepitka, nam... nie, przepraszam, przepraszam. Pan kamerzysta włoży takie logo na ekranie. A co jest, co się kryje za prostym wirtuozem? Początkowo to był mój blog, prosty wirtuoz. Ja jestem tak naprawdę prosty chłopak, który przez jakąś tam większość swojego życia mieszkał na wsi. A z drugiej strony wirtuoz to taka osoba, która dąży do tego, żeby się rozwijać, żeby starać się coraz lepszy i być najlepszym w tym, co się robi. I każdy po prostu musi zrobić swoją taką, znaleźć swoją niszę, znaleźć coś, w czym jest najlepszy. A ty już znalazłeś? Bo trochę widzę, że i społecznie, i politycznie, tak, czasami to się źle kojarzy, ale w tym dobrym skojarzeniu, czasami widzę, że tak w innych torach się gdzieś tam też dobrze w innych rejonach poruszasz. Czy wiesz, co chciałbyś robić w przyszłości? Mam kilka planów. Na przykład? Ciężko jest, wiesz, znaleźć jedną taką. Znaczy, jest kilka rzeczy, w których jestem dobry, ale cały czas szukam jeszcze tej swojej. Chciałbyś sprzedawać mundury na Jamajce? Nie. No nie, nie. Mundury. Nie. Ja w sumie zdam się i do mundurach na Jamajce. Nie, chciałbym kiedyś w przyszłości założyć swoją firmę PR-ową. Może ją nazwę właśnie prosty wirtuoz. Bo już jakiś czas temu już wpadł mi taki pomysł do głowy, że chciałbym pomagać ludziom, pomagając im jakoś budować swój wizerunek. No i to też po części jest związane właśnie z tym, czym jest prosty wirtuoz. Kiedyś to był tylko mój blog, później przestałem go prowadzić, ale dalej od czasu do czasu coś piszę. A grasz na jakimś instrumencie? No nie, niestety nie. Zwykle miałem odgania ludzi. Bo też zajmowałem się przez jakiś czas i dalej się troszkę zajmuję managementem muzycznym. I to właśnie też studiowałem w Warszawie, byłem na Akademii Menadżerów Muzycznych. I to doświadczenie z tych studiów, czego Cię tam nauczyli na tych studiach? Akademia Menadżerów Muzycznych. Mhm. Jak sama nazwa wskazuje, powinienem dać dużo dużo wiedzy, ale no, Ty byłeś czynnym uczestnikiem tych studiów, studentem. Czego się tam nauczyłeś? Tutaj właściwie na Akademii historia muzyki albo historia klucza wiolinowego. Dokładnie. Uczy się od właśnie, jak mówiłeś, historii muzyki, przez jakieś zarządzanie tym rynkiem muzycznym, po prowadzenie własnej firmy fonograficznej, po jakieś, nie wiem, kreowanie wizerunku artystów na scenie, bukowanie koncertów. To wiedza jest naprawdę interdyscyplinarna. Jest wiele różnych elementów, które się na to składają. Ja tak Ciebie słucham i tak obserwuję i tak sobie myślę, proszę Państwa, jeżeli usłyszą Państwo, że na przykład Metallica zagra w Istebnej, to myślę, że sprawcą tego zamieszania będzie Piotr Kilian. Pewnie będę maczał jakoś w tym palce. Będziesz, tak, będziesz maczał w tym palce jeszcze po prostu z podróżą dookoła Jamajki, tak? All inclusive, łącznie z muzyką. W tydzień można objechać wyspę dookoła, tak dalajcie. A poza tym prosty wirtuoz ma dość prosty sposób też na siebie, ale bardzo skuteczny, bo dość dobrze się chyba promuje i działa w różnych przestrzeniach, nie tylko artystyczno-organizatorskich, ale też politycznych. Życzę Ci wielu sukcesów. Myślę, że nieraz usłyszymy w tym roku o kwadracie beskidzkim. Co miesiąc pewnie będziemy jakieś tam informacje słyszeli. Mam nadzieję, że nawet częściej, że będzie im więcej akcji, tym lepiej. Bo naprawdę to można, jest taki potencjał, żeby naprawdę zrobić masę dobrych rzeczy. A o czym marzysz? Czas programu jest ograniczony, ale może wymienisz jakieś 3 albo 2 albo jedno marzenie? Ciężko jest nie mieć marzeń. Na pewno jak wiesz, zrealizowałem to największe marzenie. Jak już poleciałem na Jamajkę, nagle sobie pomyślałem... Jak żyć po Jamajce, to mnie interesuje. Co ja teraz będę robił w swoim życiu? Odwiedziłeś Cieszyn, jesteśmy w 8 pokojach. To jest tutaj polecamy, miejsce, bardzo fajnie tu jest. Pod Wzgórzem Zamkowym w Cieszynie, bardzo ciekawe miejsce, jest nam ciepło. Możemy spokojnie mówić o Jamajce. Mega ciepło jest. I o Twoich marzeniach. Spróbuj nam jeszcze powiedzieć, jakie jest Twoje marzenie po Jamajce.
chcę być szczęśliwy i chcę, żeby ludzie dookoła mnie byli szczęśliwi, że moi przyjaciele, rodzina byli szczęśliwi. No fajnie by było mieć ten milion kiedyś. Fajnie dla innych, nie dla siebie. Kochającą żonę, dzieci, też jest fajne. Z jednej strony mieć taką stabilizację, a z drugiej też, żeby się dużo rzeczy działo. Wiem, że to, czasami się to nie łączy ze sobą, wręcz przeciwnie, ale jak jest, jeśli w pewnych miejscach ci się układa wszystko, to w innych też się kiedyś poukłada. Tak, no trzeba wierzyć w to, że to są jakieś naczynia połączone i faktycznie tak to wygląda. Dokładnie. Bardzo piękne te marzenia i chyba takie, które się zrealizują, tego ci życzę. No i w takim razie powodzenia i do zobaczenia. Dzięki. W kwadracie Beskidzkim. Naszym gościem był Piotrek Kilian.